Telewizja w Polsce, PL Edyta Hołdyńska. Kolejny punkt naszego programu. Zaglądamy na portal w polityce.pl. No i dzisiaj oczywiście pokłosie tego, co się ukazało w Gazecie Wyborczej, ale też dementi tego, co się ukazało w Gazecie Wyborczej. Można tak to nazwać, albo wyjaśnienie słów austriackiego biznesmena, który zeznawał przed prokuraturą. My rozmawialiśmy z kolei z prokuratorem Łukaszem Łapczyńskim, który mówi, że jego zeznania są nieścisłe i niepełne. To mogą państwo w całości przeczytać na portalu w polityce.pl, a o szczegółach opowie jeszcze Aleksander Majewski, wydawca dzisiejszy portal. Kłaniam się, dzień dobry. Rzeczywiście jest stanowcza odpowiedź na publikację Gazety Wyborczej dotyczące afery Kaczyńskiego, afery dwóch wież. No już naprawdę rzucano duże hasła, pompowano ten temat, ale jakoś rynek medialny tego nie przyjął, przynajmniej nie widzimy jakiegoś wielkiego wzrostu Gazety Wyborczej swego czasu, który pytał Polaków, czy źle oceniają te informacje zawarte w taśmach Kaczyńskiego, czy dobrze, więc nawet Wyborcza badała już te opinie. To jest trochę śmieszne, że robi się wielką szopkę, wielką otoczkę wokół samego tematu, podczas gdy sam temat nie dał takiego impulsu, na jaki liczyli dziennikarze Gazety Wyborczej. Przypomnijmy, że ten temat jeszcze przed publikacją był lansowany jako bomba. Bomba, która absolutnie rozsadzi rząd, zdemontuje sytuację na scenie politycznej. Tak się nie stało. Natomiast było mnóstwo takich trików PR-owych. Otóż mieliśmy redaktorów Wyborczej na Twitterze, którzy przeglądali gazetę, planowali ją na swoich tablicach. Tablicach korkowych, no naprawdę tak. Wielka otoczka. No i widać, że Wyborcza dalej tym gra, bo teraz właśnie prezentuje swoim czytelnikom tablicę, plakat z tak zwanym układem Kaczyńskiego, czyli ta słynna tablica, która pojawiała się, znikała w Sejmie, która była przed klubem Platformy Obywatelskiej, później była w wejściu do tego klubu parlamentarnego. Ja w ogóle zawsze zastanawiam się, jak ci politycy tam przechodzą, bo zdarzało mi się widywać w Sejmie polityków Platformy Obywatelskiej, którzy jakoś przemykali i ta tablica była trochę przesuwana i potem znów stawiano. Przyznam szczerze, że to jest dosyć problematyczne, jeśli chodzi o wejście do klubu. No, cieszę się, że tutaj akurat moc władcza Platformy Obywatelskiej ogranicza się tylko do terytorium ich klubu parlamentarnego. To może minister Marek Suski chciał ułatwić życie politykom, po prostu usuwając tablicę. Oj, nie wiem, co chciał Marek Suski, to jest jednak artysta, także nie podążymy chyba za meandrami różnych myśli, no ale widać, że to był kolejny przyczynek do dyskusji. Ja zastanawiam się, czy akurat to było potrzebne, bo w momencie, kiedy Marek Suski przeniósł, czy też wziął tę tablicę, no to nagle zaczęło się o niej mówić, a już swego czasu była traktowana po prostu jak folklor polityczny, specjalnie nikt nie zwracał na nią uwagi. No właśnie, co jest na tej tablicy? To też jest ciekawe. Dziennikarze Gazety Wyborczej przyznają zresztą, że to, co dzisiaj prezentują swoim czytelnikom, dodając do Gazety Wyborczej, czyli ten plakat, był inspirowany wprost tablicą Platformy Obywatelskiej. No i przedstawia taki układ, w którego centrum ma być Jarosław Kaczyński. Układ biznesowo-polityczny. No a jakżeby inaczej, no tyle tylko, że kiedy przechodzimy do konkretów, no to tu jest właśnie pies albo diabeł, w zależności od rodzaju przysłowia pogrzebany, bo otóż okazuje się, pogrzebany pies, diabeł tkwi w szczegółach. Właśnie. I okazuje się, że te zeznania pana Birkfellnera, tegoż austriackiego biznesmena, wokół którego też narosła taka medialna sława, no są niepełne, są niejasne, pojawia się wiele znaków zapytania. Wydawałoby się, że taka bomba, tak to było reklamowane, no będzie oznaczała naprawdę mnóstwo szczegółowych informacji i informacji, które no rzeczywiście będą problematyczne, a tymczasem okazuje się, że pan Birkfellner no ma jakieś problemy z przedstawieniem spójnej wersji wydarzeń. Tak przynajmniej wynika ze słów prokuratora Łapczyńskiego z prokuratury okręgowej, który właśnie na wirtualnych łamach portalu w polityce.pl odniósł się do tej sprawy. I właśnie z tym można się zapoznać na portalu. Błędnie czasem tak mówi się na łamach portalu, a wirtualne łamy to już bardzo dobre określenie. I na tych wirtualnych łamach, drodzy państwo, portalu w polityce.pl także Robert Biedroń, który zamierza narysować prezydentowi Andrzejowi Dudzie tęczę. O co tam chodzi? No, Robert Biedroń poczuł się dobrze w roli męża stanu, nawet jeżeli tym mężem stanu, czy też żoną stanu nie jest. Bardzo dobrze się czuje w tej roli, aspiruje do tej roli, no i pokusił się o to, żeby teraz apelować do prezydenta Dudy w sprawie LGBT, a przypomnijmy, że nie jest to pierwszy taki kuriozalny apel lidera Wiosny, bo wcześniej był przecież apel do prokuratora generalnego w sprawie kościoła, w sprawie
pedofilii w kościele, a był przecież też apel do Konferencji Episkopatu Polski w sprawie arcybiskupa Gądeckiego, więc widać, że Robert Biedroń rości sobie prawa do ingerowania nie tylko do polityki, ale również do kościoła, także widać, że coraz wyżej sięga wzrokiem Robert Biedroń. No, ale przecież on chce być, mówi wprost, premierem. No, to fajnie, fajnie, tylko czy to oznacza wpływ inwestytury świeckiej na Kościół? Ten nieodłączny spór, jeszcze znany z czasów średniowiecza, ten spór o inwestyturę Kościoła i państwa, no to widać, że Robert Biedroń nie odrobił tej lekcji z historii, albo właśnie odrobił i stara się do tego nawiązywać. No i dobrze, nie chce sobie być premierem, tyle tylko, że jakoś słupki poparcia w tych sondażach już nie wyglądają tak okazale jak na początku. Być może ma na to wpływ fakt, że Koalicja Europejska tak mocno zaczęła opowiadać się po stronie LGBT, wyczuła, że w sprawach konkretnych propozycji dla Polaków nie mają za dużo do powiedzenia, więc stawiają mocne akcenty ideolo, no a jeżeli ideolo, no może się okazać, że ten tort jest za mały dla dwóch takich sił politycznych. No właśnie, ale kto, jak będzie wyglądał ten podział tego tortu, bo rzeczywiście Paweł Rabiej, wiceprezydent stolicy, jak wiemy, mówi wprost o związkach partnerskich, potem homomałżeństwach, a potem adopcji przez te małżeństwa dzieci. Zresztą Robert Biedroń go popiera i to też możemy przeczytać na portalu w polityce.pl, ale słusznie mówi też o tym, że Koalicja Europejska odcina się od słów Pawła Rabieja. Grzegorz Schetyna czy Rafał Trzaskowski przecież mocno krytykowali Pawła Rabieja za te wypowiedzi. No tak, mocno to zależy od momentu, bo kiedy jest moment, że trzeba podkreślać te tyczowe barwy, które gdzieś tam pojawiają się na sztandarach Koalicji Europejskiej, no to wówczas Grzegorz Schetyna zaczyna mówić bardzo ochoczo o tym, jak Platforma jest otwarta i tak dalej, tolerancyjna, etc., etc. Natomiast kiedy trzeba sięgnąć po ten bardziej stonowany, centrowy elektorat, no to wówczas Grzegorz Schetyna, no może nie przypomina sobie o konserwatywnej kotwicy, bo o tym już najstarsi górale nie pamiętają, w Platformie Obywatelskiej również, ale wtedy stara się pokazywać, że jest taką umiarkowaną siłą, że nie ma tu mowy o żadnej wojnie ideologicznej i tak dalej. Ale to później. Dobrze, drodzy państwo. A cóż ci się przypomniało? To zabrzmiało intrygująco. To później jeszcze. Ale nie było o góralach. Nie było o góralach. Zdradzimy po przerwie, co się przypomniało prowadzącej. Natomiast... O nie, to mnie to już nie będzie. Gdzie to prawo do obrony? Natomiast redaktor, wydawca dzisiejszych portalu w polityce.pl zdradzi nam, co jeszcze dzisiaj ciekawego na portalu tak pokrótce. Tak pokrótce na tej skromnej liście, którą mam przed sobą, ale też mam ją w pamięci, to sprawa wydaje mi się dosyć szokująca. Otóż okazuje się, że chyba jest jakiś problem z emocjami w Polskim Stronnictwie Ludowym. Chyba te zawirowania w Koalicji Europejskiej przerodziły się w jakąś panikę, jakieś dziwne zachowania, dziwną nadaktywność, bym powiedział, na Twitterze, bo mieliśmy zaskakujące dosyć wpisy Jakuba Stefaniaka, rzecznika PSL, który wypowiadał się w mało wyrafinowany sposób, jeśli nie powiedzieć prostacki sposób, do profesor Pawłowicz, nawet jeżeli profesor Pawłowicz zdarza się popełniać różne dziwne, powiedzmy sobie, wpisy, no to jednak odpowiadać jest tak kobiecie, no to jest jednak dosyć słabe. A teraz mamy jeszcze marszałka Struzika, który również w mało wyrafinowany sposób wypowiada się na temat Jarosława Kaczyńskiego, publikując jego zdjęcie z wąsikiem Hitlera. Jeszcze twierdzi, że nie ma za co przepraszać. No pozostawiamy z tym marszałka Struzika samego, daje świadectwo sam za siebie. A no właśnie, Aleksander Majewski w polityce.pl. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu. Za chwilę kolejny punkt programu, Aleksandra Rybińska, a potem jeszcze godzina 11:00. Witold Gadowski będzie naszym gościem. Zapraszam.